Cześć! Na odcinek z Mercedesem AMG GTR musicie jeszcze kilka dni poczekać, a tymczasem przedstawiam Wam mój największy motoryzacyjny projekt podróżniczy. Przedstawiam Wam busa, który ma własne łóżko, własny prysznic, własną kuchnię, a mimo to jest samochodem osobowym. Samochód, którym przejadę w najbliższe 3 miesiące ponad 15 tysięcy kilometrów przez Skandynawię, dookoła Bałtyku, zahaczając o najbardziej wysunięty na północ punkt Europy. Samochód został kupiony jako 9-osobowy bus z 3 rzędami foteli, a dopiero później przerobiłem go na mini campera, co było zamierzone od samego początku, nawet przed zakupem. Łóżko, które zrobiłem z płyty OSB, jest na zawiasach, podnoszone do góry. Tu są 2 przegrody na ubrania, reszta, następne 2 na narzędzia, jedzenie i inne zabawki. Macie okazję zobaczyć więc, jak ten Robert żył sobie rok temu w podróży po Europie Południowej przez 3 miesiące. Wszystko w tym busie zostało wymierzone co do centymetra. Chciałem, żeby skrzynia była jak najwyższa, a jednocześnie, żeby siadając nie zawadzać za bardzo o sufit, żeby móc się wyprostować. I taki rezultat uzyskałem. W efekcie materac, który jest na łóżku, ma wysokość tylko 9 cm, a mimo to jest bardzo wygodny. Oświetlenie wewnętrzne busa jest banalnie proste. Kupiłem kilka lampek na baterie i przykleiłem właściwie do tych lampek rzepy. I teraz jak zapalam lampki, to są one na suficie i uwierzcie mi, że światło z nawet jednej takiej lampki jest tak mocne, że wszystko w całym busie widać. I czasem boimy się, że widać po prostu nas dookoła, ludzie nas widzą. Przechodząc do następnego pomieszczenia, czyli z salonu do jadalni, biorę ze sobą stół kempingowy razem z krzesłami. Kupione wszystko za kilkadziesiąt złotych w typowych sklepach turystycznych. Rozkładane w 6 sekund. I tak wygląda nasza kuchnia. Blat tego stołu służy nam jako podstawka pod kuchenkę turystyczną, którą się wyciąga stąd. Jest tutaj. Tu mamy całą kuchnię. Butla gazowa ma miejsce tutaj. Jednak wstawię ją dopiero na 3 dni przed rozpoczęciem wyprawy. A jak mówiłem o kuchni, tu są wszystkie garnki, talerze, sztućce, troszeczkę jedzenia jeszcze, przybory do zmywania. Tu jest blat generalnie, który służy nam też za deskę do krojenia. Tu jest taka antypoślizgowa podstawka. Tu mamy jeszcze pojemnik na różne narzędzia. W tych dwóch komorach, gdzie są nadkola, mamy 4 zbiorniki na wodę, które wykorzystujemy do zmywania, do nalania wody gdzieś tam, czy do mycia. A cała konstrukcja kosztowała jakieś 50 zł. Na początku wspomniałem, że w busie mamy prysznic i nie blefowałem, ponieważ mamy taki kempingowy prysznic, pojemność do 20 litrów. Cały worek z wodą dajemy albo tu na klapę, albo na dach busa i wężykiem pod ciśnieniem spływa nam woda. My stojąc obok busa z dziewczyną korzystamy z tego prysznica bez problemu i 10 litrów wody starcza na 2 osoby bezproblemowo. Na początku bałem się, że jeżeli wyjedziemy w podróż i będziemy prowadzić taki tryb życia, to będzie nasze największe zmartwienie. Gdzie tu się umyć? A tak naprawdę przez 2,5 miesiąca podróżowania rok temu myliśmy się totalnie codziennie, czasem nawet 2 razy dziennie i to akurat był najmniejszy problem. Teraz widzicie pierwsze zdjęcie busa tuż po zakupie. Był cały biały, a ja postanowiłem mu dorobić takie na progach czarne pasy po obu stronach. No ale niestety na tym moje możliwości estetyczne się skończyły. Dlatego oddałem busa do autorewitalizacji. To jest taki serwis detailingowy, który zrobił mi na przykład błękitny pas po obu stronach. Dodatkowo przyciemnił wszystkie możliwe szyby na maksimum, żeby nie było nic widać. Nic nie widzę. Dodatkowo na karoserię, na blachę została położona powłoka ceramiczna na 3 lata. To jest trzyma ceramiki, 2 sekundy i nie ma. Wystarczy dmuchnąć.
W środku samochód został cały wyczyszczony, a najbardziej zależało mi na podsuficie, której nie umiałem wyczyścić, dlatego autorewitalizacja to zrobiła. No tak to jeszcze żaden chyba transporter nie błyszczał. A na koniec bus został oznaczony logo projektu, które możecie zobaczyć również z tyłu. Więc teraz jak będę jechał drogą jakąś, to nie będzie mnie dziwiło machanie ludzi. Będzie znaczyło, że to wy. Przejdźmy teraz do kokpitu. Tutaj od razu rzuca nam się w oczy kierownica. Bardzo ładnie obszyta jakieś miesiąc temu przez firmę Swadek. Profesjonalne obszywanie kierownic. Ale po drugiej stronie jeszcze ciekawa rzecz. Poza czarnymi pokrowcami, które już drugi rok mi służą, jest też przetwornica. Dzięki przetwornicy mamy prąd z akumulatora, którym możemy ładować laptopy, blendować, używać mikserów, suszarek, nawet pralkę turystyczną podłączyć, ale jeszcze jej nie mamy. Zastanawiam się nad zakupem pralki. Oprócz tego mam już podłączony tutaj wideorejestrator firmy Wiofo. Zdejmę go może, żeby wam pokazać. Zdejmowanie go jest mega łatwe, zarówno łatwe jak zakładanie. Takie coś uważam za niezbędne, szczególnie za granicą, ponieważ no, załóżmy, że jestem w Norwegii, nie znam języka norweskiego i co w sytuacji, kiedy będę uczestnikiem stłuczki, nie wybronię się z tego, ponieważ nie znam norweskiego, a po angielsku wiadomo, jak jest z takimi rzeczami. Oczywiście urządzenie sczytuje na kartę pamięci wszystko i montaż urządzenia jest mega prosty. O, już. Wystarczy jeszcze kabelek podłączyć USB do urządzenia. No i teraz już nagrywa na przykład, ale no nie jedziemy nigdzie, więc pokażę wam w trasie, jak wygląda obraz tej kamerki w 1080p w 60 klatkach. Teraz nagrywamy w trasie i prawie że nie widzę kamery, a ona tutaj dzielnie pracuje. Wideorejestrator nagrywa wszystko. Ten zestaw, który ja mam, jest dwukamerowy. Nagrywa Full HD 30 klatkach na sekundę, chyba że nagrywamy z jednej kamery tylko, to wtedy 1080p 60 klatek na sekundę. Montaż tej kamery jest mega prosty, od razu w tym miejscu ją przyklejamy i teraz kamerka jest na wnętrze. Odkleimy jeszcze te ochronne folijki na obiektyw i podłączamy. Podłączenie odbywa się przez kabel, ja go sobie tutaj umiejętnie schowam. Wystarczy wpiąć kabelek do kamerki i one są już zsynchronizowane. Jest też aplikacja, właśnie się łączę z kamerą i mam na swoim telefonie podgląd. Mogę obsługiwać kamerę w telefonie. Przechodzimy teraz do swoich nagrań. Odpalamy sobie na aplikacji nagranie Roberta, który właśnie łączy się z aplikacją i myśli, co tutaj pyknąć. Albo na przykład nagranie z trasy. Z dźwiękiem. Wszystko mamy na aplikacji. Korzystanie z aplikacji jest mega proste. No i nagrywa. To jedyna kamera od Wiofo, która ma możliwość również nagrywania wnętrza pojazdu. To jest bardzo dobre dla kierowców taksówek, czy aplikacji mobilnych, czy w ogóle kierowców przewozu osób. Opcjonalnie do zestawu można dokupić pilot Bluetooth, który pozwala nam zdalnie zabezpieczać nagranie w zestawie dwukamerowym. Wystarczy kliknąć w pilot i kamera automatycznie zabezpiecza nagranie przed nadpisaniem. Jeśli chodzi o podróżowanie z psem, nie wiem jak to będzie. Prawdopodobnie będzie spał z nami z tyłu na łóżku, ale oprócz tego no co, jedzenie, picie, to wszystko jak w domu. Paszport potrzebny jest, żeby za granicą psa nie zabrali. Oprócz tego jest zaczipowany, no i wszystkie szczepienia, odrobaczenia są przed podróżą robione, więc to taki krótki temat. Mam w tym roku wielu partnerów podróży. Magnesy na busie, które teraz widzicie, to firmy, które zostały partnerami tej wyprawy po Skandynawii w tym roku. Bardzo dziękuję każdemu za zaufanie, dosłownie każdej firmie, aczkolwiek chcę wam powiedzieć, że to nie jest nawet połowa magnesów. To znaczy tych firm jest dużo więcej, ale magnesy ciągle dochodzą. Cały czas dopinam resztę partnerów i mniej więcej do połowy czerwca, do drugiej połowy czerwca będę zbierał partnerów wyprawy, którzy będą chcieli zareklamować się na moim busie, na moim kanale. Od siebie oferuję pozytywną współpracę podróżniczą, magnes na busie. I jeszcze raz dziękuję tym, którzy do tej pory zaufali.
Jeżeli chcecie śledzić dalsze losy wyprawy, musicie śledzić ten kanał, wyprawa już za kilka tygodni, no i subskrybować. Pamiętajcie, ja nie mówię nigdy o subskrypcjach, bo subskrypcje są dla widza, są dla ciebie, drogi widzu. I pamiętaj o tym, że jeżeli chcesz oglądać jakiś kanał, to musisz subskrybować. Ja nie mam z tego totalnie nic, oglądalność jest taka sama bez subskrypcji, jak i z subskrypcją. Więc nie zachęcam do tego, wy sami powinniście wiedzieć o tym, czy chcecie subskrybować ten kanał, czy nie chcecie. To jest totalnie wasza inicjatywa. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w AMG GTR Drifcie. Już niedługo, odcinek będzie piękny, zacny. Do zobaczenia.